Chciałbym dzisiaj pokazać, jak wykonać prostą animację ruchu kół zębatych. Przechodzimy zatem do nowego złożenia. Wstawiamy koła zębate. Z tym, że pierwsze musimy odklikać jako ruchomy komponent. Następnie dodajemy relację. Wiązania, aby odpowiednio ułożyć te koła zębate w złożeniu. Dodajemy ścianę pierwszego z kół wspólną z płaszczyzną przednią. Następnie kolejne przednie ściany, jeżeli tak można powiedzieć, wspólne. Następnie pokazujemy osie tymczasowe. I również dodajemy wiązania. W moim przypadku wiążemy oś pierwszego koła z płaszczyzną górną. Analogicznie osie kolejnych kół zębatych. Jak wcześniej wspomniałem, będzie to animacja, a nie symulacja. Dlatego też musimy określić odległości między kołami. A tutaj dokładnie między osiami. Wiążmy jeszcze jedną oś z początkiem układu współrzędnych. I ustalmy położenie zębów. Można oczywiście tymczasowe relacje zastosować, aby ułożyć, ale na potrzeby tej animacji można to zrobić ręcznie. Dobrze, musimy teraz dodać wiązania mechaniczne, a dokładnie wiązanie koło zębate. Ustalamy proporcje, de facto są to ilości zębów, ilość zębów w pierwszym kole, ilość zębów w drugim kole. Wróćmy do wiązania koło zębate. Sprawdźmy, czy przy manualnym ruchu koła zębate zostaną wprawione w ruch. Jak widać, operacja ta została pomyślnie stworzona. Otwórzmy teraz badanie ruchu. Klikamy zakładkę badanie ruchu i w tym wypadku klikamy ikonkę napęd. Określamy pierwszą oś. Obiekt
ustalamy prędkość, zatwierdzamy. Klikamy start. Jak widać, animacja została utworzona. To wszystko w tym tutorialu.